Siemanko, z tej strony Jojo i witam was w kolejnym filmie. Gdy wy oglądacie ten film, ja już jestem na zawodach w Byczynie, nagrywam tam dla was vloga z tych zawodów i też testuję kostkę. Dalej testuję kostkę, której recenzję już za chwilkę zobaczycie. Yuxin Little Magic 5x5 wersja magnetyczna. Mały spoiler, jest to moja w chwili obecnej ulubiona piątka, najlepsza z tych, które mam w kolekcji. Okej, nie mam wielu drogich piątek, ale z tych, które mam, ta jest najlepsza i myślę, że to już jest dobry argument, żeby wiele osób zainteresowało się tą właśnie piątką. To co? Ja sobie robię szybką przerwę na reklamę i na yerbę. Jakbyście chcieli coś o yerbie wiedzieć, to w opisie informacje. No i lecimy do stolika, żeby pokazać troszkę, jak ta kostka się porusza. Jest i on! Yuxin Little Magic 5x5 magnetyczny. Zdążył się pomieszać, jak szedłem do stolika, no ale nadal jest to ta sama kostka. Słuchajcie, w chwili obecnej najlepsza piątka w mojej kolekcji, moja główna piątka, ale przyznaję się bez bicia, z ręką na sercu, itp., itd. Troszkę rynku związanego z kostkami 5x5 mnie po prostu ominęło. Przez pewien czas nie aktualizowałem w żaden sposób mojej kolekcji związanej z kostkami 5x5. Zdaję sobie sprawę, że poprzednia moja piątka, czyli standardowa piątka od Mofangę, nawet nie pamiętam nazwy dokładnej, no jest dość przestarzała. Wyszło w tym czasie dużo nowych piątek, przede wszystkim lepszych piątek, które mnie jakoś zwyczajnie ominęły. Ale nie zmienia to faktu, że tu mamy do czynienia z kostką, która nie kosztuje 150 zł. To jest kostka znowu z niskiej, jakby z tej dolnej półki cenowej, jak to mają w zwyczaju kostki z serii Little Magic od Yuxina, ale oczywiście pamiętajcie, kostka budżetowa nie znaczy kostka słaba. Yuxin pokazuje, że swoimi kostkami budżetowymi potrafi podbić rynek, no i ta piątka Little Magic jest kolejną taką kostką, która zaskakuje. Naprawdę, wow, jest to kostka kosztująca na strefie kostek w chwili, gdy nagrywam ten film, czyli dokładnie jest to środa 3 lipca, no to ta kostka kosztuje, żeby was nie skłamać, około 80 zł. No i naprawdę za tak dobrą piątkę w żadnym wypadku nie jest to wygórowana cena. Powiedziałbym nawet, że biorąc pod uwagę jakość tej kości w tej cenie, no to jest bezcen. Brać taką kostkę to jest naprawdę wielka okazja. I nie jest to tylko okazja dla osób, które na przykład zaczynają swoją przygodę z 5x5. Które nie mają piątki, albo mają bardzo słabą piątkę. Ja uważam, że to jest okazja naprawdę dla wielu, wielu speedcuberów, ponieważ jest to kość świetna. Widziałem dużo pozytywnych opinii. Sam byłem ciekawy, zanim ta kostka do mnie przyszła, czy rzeczywiście jest tak dobra, jak ją speedcuberzy w internecie chwalą. I kurczę, ta kostka jest tak dobra, jak ją speedcuberzy chwalą. I tego nie mogę tej kostce odebrać. Więc nie jest to tylko kostka, tak jak wiele kostek z serii Little Magic, jakby której odbiorcą docelowym jest rozpoczynający swoją karierę speedcuber. Nie, odbiorcą dla Yuxina w tym wypadku, dla tej piątki, może być speedcuber, który staje na podiach na zawodach, który walczy o mistrzostwo kraju w jakiejś konkurencji, który może zrobić rekord Europy, rekord świata, bo jest to naprawdę kostka, która na to pozwala. W chwili obecnej, tak jak mówiłem, musiałbym wziąć do rąk inne kostki 5x5, żeby porównać, ale wydaje mi się, że jest to kostka na tyle dobra, biorąc pod uwagę jeszcze stosunek cena do jakości, to ciężko tu mówić o jakiejś piątce, która by przytłaczała jakością tą kość. W momencie, gdy to nagrywam, wiem, że pojawia się stopniowo na rynku Valk 5, czyli nowa piątka od Mofangę, którą speedcuberzy również chwalą. Ale z drugiej strony Valk 5 jest bardzo drogi. Pytanie, czy rzeczywiście jest tak świetny, że nie będzie konkurencją dla Yuxina. Nie wydaje mi się. Rynek kostek większych od 4x4 ma to do siebie, że często różnica w dobrej kostce ze średniej półki a tej kostce z topowej półki jest kosmetyczna. Jest dość kosmetyczna, przynajmniej w ostatnich latach można to zauważyć, bo jasne, cofniemy się o 5 lat i wtedy wiadomo, że jest wielki rozstrzał pomiędzy tanią piątką a drogą piątką. Aktualnie
No da się zauważyć, że wcale nie trzeba robić piątki za 200 zł, żeby mieć dobrą kość 5 na 5. Sama kostka jest mega płynna, ma bardzo gładki plastik, po którym nie da się czuć żadnej szorstkości. Na kostce zrobiłem ponad 100 ułożeń i nadal jej nie smarowałem. Jest to kostka tak jak fabrycznie do mnie przyszła. W ogóle jej nie smarowałem i nadal porusza się mega szybko, porusza się mega gładko. Ani razu nie poczułem, żeby coś tam haczyło. Przez te 100 ułożeń kostka mi w ogóle nie spopowała, mimo że nie zawsze jestem dokładny w swoim układaniu i zdarza mi się gdzieś tam coś nakombinować. Ale nie zdarzył mi się też przy zwykłym ułożeniu lock. Tutaj na siłę jestem w stanie zrobić lock, ale jestem w stanie go też bardzo szybko cofnąć. Mnie przy takim standardowym moim ułożeniu, a są to ułożenia, które oscylują w granicach no trochę poniżej 2 minut, naprawdę nie zdarzyło mi się, aby kostka zlokowała, aby coś z niej wyskoczyło. Nie zdarzył mi się żaden rolling pop, ani problem związany z naturą techniczną kostki, z jej budową. Jeśli chodzi o ścinanie zakrętów, inne rzeczy, to są takie dane, które wy lubicie. No kostka jakoś tam zakręty ścina, ale to nie jest kość 3x3, żeby ścinała 45 stopni. Ważne jest to, nie ile ścina, a to, że jest naprawdę bardzo fajną, płynną kostką. Ma magnesy i te magnesy da się wyczuć, to jest też ważna rzecz, bo nie na darmo je tutaj włożyli. Da się te magnesy wyczuć zarówno na tych warstwach wewnętrznych, jak i na zewnętrznych. Oczywiście nie ma tego problemu, że na przykład, zobaczcie, te magnesy na tyle dobrze trzymają, że nie ma problemu, że poruszam jedną ścianką i poleci mi więcej. Jak widzicie, nic się nie rusza. Tu jest gorzej, bo tutaj magnesy są dość mocne w środku. Więc jeśli nieuważnie będziecie trzymali kostkę, no to trzymając tylko tutaj, może się zdarzyć, że pociągniecie razem z tymi dwoma ściankami tą środkową warstwę. O, widzicie? Te magnesy jakoś dopychają. No i to jest chyba największy minus tej kostki, tak naprawdę, biorąc pod uwagę wszystkie jej cechy. Mega szybka kostka, bardzo płynna, bardzo przyjemny feeling, niedroga. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, żeby Was zachęcić do zakupu tej kostki. Oczywiście zakup to jest już Wasza decyzja. Ja kostkę ze swojej strony mogę gorąco polecić, bardzo mi się podoba. No i tak jak mówiłem, możecie sprawdzić stronę CubeComs, jak przebiegają zawody w Byczynie, bo jestem teraz na tych zawodach, gdy to oglądacie, gdy ten film jest publikowany w serwisie YouTube. Jestem na tych zawodach i układam tam kostkę 5x5, właśnie używając tego Uxin Little Magica, moje pierwsze oficjalne zawody z użyciem tej kostki. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Teraz, gdy to nagrywam przed zawodami, jestem już podekscytowany, nie mogę się doczekać, aż ją stestuję tak naprawdę w takim miejscu jak zawody, bo układanie w domu to jedno, a układanie na zawodach to coś całkowicie innego. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Kostkę oczywiście możecie kupić na strefie kostek. No i widzimy się już za 2 dni w następnej recenzji. Także co? Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!